Jeśli ktoś uważa, że obecność Wiedźmina w Fortnite była szarganiem dobrego imienia marki, gdyż ta może być jedynie poważnym dziełem, jak pan Andrzej przykazał, mamy dla niego złą wiadomość. Na przestrzeni lat CD Projekt starał się wykorzystać sukces swojego debiutanckiego tytułu i udzielał wielu pozwoleń na gościnne występy Geralta i spółki w różnych grach. Dla odmiany od wielu innych materiałów podsumowujących dzieje Wiedźmina w grach mu poświęconych, my postanowiliśmy przeszukać nasze półki i internet, by znaleźć wszystkie gościnne wystąpienia Wiedźmina. Znajdziecie tutaj zarówno osobiste pobyty postaci reprezentujących tę markę, jak i oficjalne gadżety inspirowane tytułem, dostępne do zdobycia w innych grach. Celowo podarowaliśmy sobie easter eggi i inne nieoficjalne mrugnięcia okiem, bo tego, na ile coś rzeczywiście z odniesieniem do Wiedźmina, nie da się udowodnić. Wszystkie gry będziemy omawiać chronologicznie i wam w komentarzu pozostawiamy ocenę, które z tych wystąpień było najlepsze. Startujemy. Wbrew pozorom udzielanie licencji wcale nie zaczęło się od Wiedźmina 3, bo swój debiut na obczyźnie zaliczył on 4 lata wcześniej dzięki Zabójcom Królów. Użytkownicy, którzy zrobili pre-order gry na Steamie, zostali obdarowani w Team Fortress 2 ówczesnym sieciowym hitem Valve 3 przedmiotami – srebrnym mieczem, fryzurą Geralta i medalionem Szkoły Wilka. Wszystko było dostępne jedynie dla postaci Scouta. Była to promocja idealna, bo obie strony tylko na niej zyskały i zresztą nie był to jedyny przypadek takiej współpracy, bo w Team Fortress można na przykład znaleźć Pip-Boya z serii Fallout. Dzisiaj przedmioty te możecie kupić w markecie Steam, aczkolwiek lepiej się śpieszyć, bo z racji małej dostępności ich cena tylko rośnie. Kiedy Wiedźmin 3 podbił zachodni rynek, okazało się, że jego wielkimi fanami byli deweloperzy ze studia Psyonix, którzy wysłali zapytanie do CD Projektu o współpracę. Ku ich zaskoczeniu okazało się, że to wzajemne uczucie i Redzi również lubią Rocket League. Więc nie trzeba było długo czekać i w darmowej aktualizacji 1.17 pojawiła się antena z wiedźmińskim medalionem, którą możecie ozdobić swój samochód. Come on, let's do this. Na pierwszy pełnoprawny występ Geralta w innym świecie przyszło nam czekać do roku 2018 i wydania Soul Calibur 6. Seria bijatyk od studia Namco ma długą tradycję gościnnych wystąpień i mogliśmy pokierować w niej na przykład Mistrzem Yodą, Ezio Auditore lub Kratosem. Obecność Geralta w tej grze była poniekąd ostatecznym dowodem sukcesu marki i aprobatą dla kultowości postaci nie tylko w Europie, ale także w Ameryce i Azji. Geralt wystąpił jako pełnoprawny bohater biorący udział w fabule i narzekający na swoją awersję do portali. Współpraca była szczegółowo uzgadniana z CD Projektem, by dochować wierności postaci i jako tako pokusić się o kanoniczność historii w formie dodatku do międzywymiarowych podróży z Wiedźmina 3. Jak mówili to twórcy, obecność Geralta rozszerzyła oba uniwersa i sprawiła, że fani jednej marki mogli zainteresować się drugą. Plotki głoszą, że obecność Geralta właśnie w tej grze była przyczynkiem do wytoczenia przez Andrzeja Sapkowskiego roszczeń wobec CD Projektu o rekompensatę w wynagrodzeniu w związku z eksploatacją marki. Druga sprawa. Gra narobiła mi mnóstwo smrodu i gówna. Podobnej skali projekt pojawił się zaledwie rok później i mowa o Monster Hunter World, najpopularniejszej i najlepszej odsłonie cyklu gier RPG akcji od Capcomu. No akurat tutaj scenariusz współpracy pisze się sam. Gra o łowach na potwory i najpopularniejszy wówczas zabójca potworów. To jak wódka i zakąska, muszą iść w parze. Podobnie jak i przy Soul Caliburze, fabularnie było to rozszerzenie przemierzania wymiarów przez Geralta. Otrzymaliśmy tu ciąg zadań pobocznych, w których nie tylko spotykamy Białego Wilka, ale i nim kierujemy. Wiedźmin został bardzo wiernie odtworzony w dziale Capcomu i mógł skorzystać z całej gamy ruchów, jakie znamy z Wiedźmina 3, w tym możliwość rzucania znaków. Do gry ponadto trafił jego rynsztunek do wytwarzania, a także starożytny leszy w formie bossa. Obecność Wiedźmina w Monster Hunter była zabetonowaniem ikoniczności marki i śmiało postawiła ją obok takich hitów wcześniej goszczących w grze jak Final Fantasy. Take care now, Hunter.
tym samym roku pojawiła się także kolejna współpraca, choć nie tak spektakularna. Do Demon X Machina, konsolowego ekskluziwa na Nintendo Switch i PC, polegającego na walce mechów, w darmowym DLC dodano komponenty do panelu kreacji postaci, które pozwoliły na wykreowanie swoich bohaterów, na Ciri i Geralta. Jeśli Sapkowski zobaczył tę współpracę, to powyrywał sobie włosy z głowy, bo w Demon X Machina stworzone przez niego postacie zasiadały za sterami azjatyckich mechów bojowych. No cóż, skakanie po światach przez Ciri istotnie zaprowadziło ją daleko. Byłoby wielkim rozczarowaniem, gdyby Wiedźmin w jakiś sposób nie zagościł w innej grze CD Projekt Red, Cyberpunk 2077. Zaczyna się od małych rzeczy, takich jak możliwość znalezienia zapowiedzi Wiedźmina 3 w magazynie retro ukrytym w świecie gry. Mamy też szansę otrzymania ekwipunku inspirowanego Wiedźminem, kiedy zsynchronizujemy dane zapisu Cyberpunka z chmurą GOGa. W Widmie Wolności rozszerzono tę pulę nagród o te inspirowane gwintem. A wreszcie w niektórych kafejkach znajdziecie minigrę Roach Race, będącą Endless Runnerem, w którym jako płotka przeskakujemy nad przeszkodami, żeby wbić jak najwięcej punktów i otrzymać dodatkowe przedmioty. Jeśli tak bardzo spodoba Wam się ta minigierka, możecie ją także pobrać sobie jako samodzielną grę na swojego smartfona. Wiedźmin swoją obecnością w 2022 roku zaszczycił koronnego przedstawiciela samograjów Out of Battle, czyli mobilne AFK Arena. Razem z Yennefer dołączyli do szeregu grywalnych postaci, otrzymując inspirowane ich zdolnościami skille. Podobno fani mobilnych walk byli zachwyceni. Docieramy w końcu do Fortnite'a, od którego wspomnienia zaczął się ten materiał. Kiedyś gra ta kojarzyła się wśród hardkorowych graczy z obciachowym Battle Royale dla dzieciaków. Paradygmat się odwrócił i gdy muzyczne gwiazdy robią wirtualne koncerty w hicie Epic Games, dzisiaj dla liczącej się marki nie być Fortnite to dopiero wstyd. Do potyczek Geralt dołączył osobiście, ale przy okazji zabrał też Ciri i Yennefer. W tak zwanym rozdziale czwartym pojawił się w świecie Fortnite'a wraz z takimi tuzami jak Doomguy i Hulk, a jedna lokacja na polu walki została poniekąd zainspirowana zamkiem Kaer Morhen. Poza tym wiązały się z tym czasowym wydarzeniem inne standardowe rzeczy, takie jak skórki i bronie. W przypadku tej gry, a raczej symulatora, Wiedźmin prawie w niej był, bo go usunięto, ale wciąż się liczy do zestawienia. Model Builder to polski tytuł, w którym jak nazwa wskazuje, zajmujemy się budową i malowaniem figurek. Do Model Builder pod koniec 2022 roku w formie DLC trafiła figurka inspirowana Wiedźminem i Cyberpunkiem. Jednak już w maju 2023 CD Projekt Red wypowiedział umowę z twórcami i zażądał usunięcia nie tylko wiedźmińskiej zawartości, ale i całej gry. O co poszło? Jak zawsze, o pieniądze. Według Redów prezes spółki dopuścił się machlojek i nie wypełnił należycie raportów sprzedażowych symulatora malowania figurek, przez co opłaty licencyjne nie były takie, jakich oczekiwano. Co ciekawe, zwiastun tego DLC nadal jest dostępny na kanale twórców Model Buildera, choć sama zawartość nie jest już możliwa do zakupu. Kolejnym większym wydarzeniem, w którym brał udział Geralt, było zagoszczenie w popularnym MMORPG z elementami hack and slasha, czyli Lost Ark. W odróżnieniu od Soul Calibura i Monster Huntera, tutaj był to niestety tylko event czasowy. Oprócz serii zadań mieliśmy szansę na zdobycie awatarów, emotek i wielu innych przedmiotów powiązanych z marką, a cała fabuła opierała się na pomocy w powrocie Geralta i jego kompanów z Królestwa Arkezji do własnego świata, więc i tutaj zachowano poniekąd kanoniczny charakter opowieści. Pozostaje mieć nadzieję, że wydarzenie kiedyś powróci do Lost Ark, bo na ten moment można się z nim jedynie zapoznać poprzez filmiki na YouTubie. Wiedźmin zawitał także do Destiny, jednak nie była to tak spektakularna wizyta jak we wcześniejszym Lost Arku. W wydarzeniu Season of the Wish
Do sieciowego shootera Bungie dodano kilka przedmiotów inspirowanych przygodami Białego Wilka, więc gracze mogli zdobyć na przykład pancerz przypominający pierwszą zbroję Geralta z Wiedźmina 3. Wygląd ekwipunku był szczegółowo uzgadniany z CD Projekt Red, żeby zachować wierność marce, choć koniec końców najgorętszym towarem okazała się motka inspirowana sceną w wannie zapisaną w annałach memów. Azjaci produkujący mobilki chyba lubią Wiedźmina, bo kolejnym, jednocześnie ostatnim kolabem zaliczonym przez markę Redów jest współpraca z Summoner's War, zaledwie z początku tego roku. To ciekawy event, ale nie z powodu tego, że standardowo do Summoner's War trafiły postacie z Wiedźmina, przeciwnicy i przedmioty, ale dlatego, że koreańscy autorzy pokusili się o odtworzenie 1:1 gwinta z Wiedźmina 3. Tyle, że z innymi kartami, bo inspirowanymi inną grą. Z pewnością jest to niezła gratka i dowód na to, że można wyjść z czymś więcej ponad zwykłe przedmioty kosmetyczne. Gwarantujemy, że CD Projekt Red nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa i jak Wiedźmin pojawiał się w innych markach, tak będzie dalej gościć w obcych progach i być może za kilka lat ten materiał będzie domagał się aktualizacji, zwłaszcza po premierze Wiedźmina 4. Jeśli ograliście już wszystkie Wiedźminy, ale dalej nie macie dość marki, może któreś z tych powyższych cameo pozwoli wam na poznanie Geralta od zupełnie innej strony. Od nas to by było na tyle. Jeśli spodobał wam się materiał, zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie też o zaglądaniu na kartę subskrypcji, by dowiadywać się o naszych filmach na bieżąco. A i chętni znajdą też opcję wsparcia kanału. Do następnego, cześć!